Dzień dobry, jesteśmy na żywo. Na dzisiejszym moim spotkaniu w cyklu spotkań z ekspertami, z osobami, które mogą wnieść więcej w perspektywę właśnie dzieci i pieniędzy. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiłam Martę Sikorską. Marta, jakbyś mogła się przedstawić, powiedzieć, czym się zajmujesz, gdzie cię można spotkać? Dzień dobry, cześć. Tak, czym ja się zajmuję? Bardzo wieloma rzeczami, ale jakiś wspólny mianownik, jak sobie znajduję do tego, co ja robię, to ja w jakiś sposób umożliwiam innym ludziom rozwój. Jeśli oni poproszą o moje wsparcie, to jestem kimś takim, kto towarzyszy na różne sposoby. Taki mój ulubiony sposób towarzyszenia innym w odkrywaniu siebie i w jakimś lepszym poznawaniu siebie, to jest sposób, który polega na spotkaniu z końmi. Ja mieszkam razem ze stadem koni, może nie pod jednym dachem, ale na jednym takim jakby, na jednej przestrzeni takiej życiowej. I to jest dla mnie taka najbardziej skrótowa, na skróty, najbardziej trafna i taka adekwatna droga do tego, żeby się spotykać ze sobą samym i innych do tego zapraszać. Więc to jakbyście chcieli się jakby zaciekawić bardziej, to Fundacja Pasi Konie i warsztaty z udziałem koni, warsztaty w relacji z końmi. To też jest dla mnie ważne, bo pracuję w oparciu o teorię więzi, więc to, co uważam za takie kluczowe jakby w ogóle w rozwoju, to jest pozostawanie w relacji i poznawanie siebie w relacji. Oraz takim drugim filarem mojej pracy z końmi i jakby wtedy, kiedy koni nie mogę mieć ze sobą akurat, bo czasem też tak się zdarza, że prowadzę warsztaty, gdzie konie akurat no, nie pasują do tego, do otoczenia, to jest porozumienie bez przemocy, NVC, i to jest jakoś, to jest taki dla mnie pewna filozofia, pewna postawa, którą przyjmuję wobec życia i wobec świata i którą się kieruje takich zarówno pod kątem moralności chyba i pod kątem narzędzi do pracy z ludźmi. Także tak można mnie znaleźć na warsztatach, na mediacjach też jestem mediatorem w nurcie porozumienia bez przemocy. I też w takich kręgach jakichś kobiecych, bo też jestem po szkoleniu dulowym i może nie zajmuję się stricte takimi rzeczami jak ostatnio przynajmniej towarzyszenie w porodzie, ale koncepcja jakiegoś siostrzeństwa kobiet i w ogóle kręgów kobiecych też jest mi bliska. Ja ciebie też kojarzę z ostatnio jakoś tak bardziej z przywództwa, w sensie, że dużo też mówisz o przywództwie. Tak. I jak widzisz, to mi się wszystko łączy z tym, co ty robisz, to ta praca z końmi, przywództwo. I też dzisiaj też chciałam z tobą o tym porozmawiać, o przywództwie, bo ja wcześniej, zanim zaczęłam słuchać tego, co ty mówisz właśnie o byciu liderem, to miałam takie skojarzenie, że lider, przywódca to jest osoba, która no właśnie jest na przodzie, która mówi, co trzeba robić, że trzeba, że właściwie warto jej słuchać, no bo ona wie, ona tak prowadzi. No i też mam takie skojarzenie, że rodzic też jest taki przywódca stada, więc taka osoba, która się słucha, której się słucha. No a ty mówisz właściwie zupełnie co innego. No rozszerzasz to bardzo. Tak? Jakbyś mogła powiedzieć właściwie, no jak to jest, jak ty to widzisz teraz, jak ty widzisz przywództwo i skąd ci właściwie wzięło to podejście, o którym mówisz? Wiesz co, jak ciebie słuchałam teraz, jak mówiłaś o tym takim przywódcy, który trochę, może trochę stereotypowym, albo trochę takim, który po prostu, wiesz, istnieje jako taki model, nie, w naszej kulturze, to mi się też robi gorąco trochę, nie? I to myślę sobie, kurczę, to być rodzicem to jest po prostu przechlapane, nie? Zawsze wiedzieć, w którą stronę, zawsze wiedzieć jak, jakby inni jakby tam za plecami, no nie? Cała ta odpowiedzialność na twoich barach. I to gdzieś jakoś, wiesz, to jest taki model, który myślę sobie, kurka, no nic fajnego w tej robocie, nie? jak ludzie obserwują świat, no to jakby to jest bardzo silny w ogóle taki model
no nie? I on odzwierciedlał pewien sposób widzenia świata, który był aktualny na przykład, nie wiem, za czasów monarchii albo za czasów podbojów kolonialnych, no nie, że jest ktoś, kto wie lepiej i ten ktoś inny miałby, no nie, mówi, jak to tam ma być. I gdzieś jest taka teoria i taka wiedza właściwie o tym, że świat wygląda trochę tak, jak ten, kto na niego patrzy, jakby jest na miarę narzędzi patrzącego, no nie? Czyli, że jak jakby ty masz jakąś wiedzę, jakoś masz taki pomysł na świat, to będziesz szukała tej odzwierciedlenia tej wiedzy w tym świecie. No nie? I też tak trochę się działo, że ludzie, takie rzeczy się działy w świecie i tak świat był zbudowany, że też tak przywództwo jakby było nazywane, taka była historia o przywództwie. I jest taka w ogóle ciekawa anegdota, może ją powiem, że w tym czasie, kiedy Charles Darwin prowadził swoje badania i nad przyrodą, nad zwierzętami i wysnuwał teorię tego na przykład, tego, że wśród zwierząt to jest tak, że te silniejsze zjadają te słabsze, że są te, które są, prawda, na szczycie tej piramidy i tam to wszystko polega na tym, że no, przeżywa ten, który jest najbardziej dostosowany. To w tym samym czasie był drugi przyrodnik rosyjski, czyli tak z Rosji, no nie wiem dokładnie jak tam wtedy to było, jak to był kraj. Chyba rosyjski, tak. Tak. W każdym razie on miał taki pomysł, że to, co powoduje, że gatunki się rozwijają i mogą przetrwać, to jest współpraca między gatunkami. Czyli zupełnie jakby perspektywa odwrócona, no nie, że to, że te zwierzęta sobie jakoś nawzajem pomagają, no to sprawia, że jakby świat się toczy dalej. Ale jakby jego pomysł był zupełnie nie na tamte czasy. Ten człowiek skończył w jakichś ciężkich więzieniach w ogóle, pozostały jego pisma, jakieś jego prace, teraz się do tego wraca. I jakby w świetle tego wszystkiego, wiesz, nagle okazuje się, że tym typowym liderem nie jest lew kroczący przez sawannę i wiesz, jakby jego siła, jego jakoś taki drapieżny po prostu sposób rządzenia światem jest fajny, tylko okazuje się, że być może te zwierzęta, które gdzieś tam sobie, wiesz, te małe ptaszki, które obok tych antylop tam dziobią, to co te antylopy wydalą i te muchy, które te ptaszki zjadają, że to chodzi trochę bardziej o to, no nie, że to jest bardziej skomplikowane niż nam się wydawało kiedyś, nie? I do czego przyzwyczailiśmy też jakby siebie, żeby tak, no, żeby tak postrzegać liderstwo i przywództwo. No to jak nie jest ten jeden lider, który no to jest taki, no właśnie taki agresywny, wszystko wiedzący, za którym trzeba chodzić, którego się trzeba słuchać, no to jak to jest w tym ujęciu tym nie wiem, rosyjskim, tak, tym nowatorskim? Nie, więc te ujęcie, o którym teraz będę opowiadać, ono, ja pierwszy raz spotkałam je u Lindy Kochanow, ona zajmuje się w Stanach Zjednoczonych warsztatami z rozwoju z końmi i jest takim no bardzo wszechstronnym badaczem też w ogóle przywództwa, stadności i relacji człowieka ze światem zwierząt. A drugą osobą, która dla mnie bardzo fajnie jakby, nie wiem czy on wie o koniach ten człowiek, to jest Richard Schwartz. On to jest twórca Internal Family Systems Therapy, czyli terapii systemu wewnętrznej rodziny. I w tym, jakby wziąć to, co oni mówią i na przykład ja mogę o koniach tak jakby użyć metafory koni, no nie? To gdybyśmy spojrzeli tymi starymi okularami, gdzie jest lew na sawannie i tylko on ma rację i on wszystkich zje, no to byśmy widzieli w stadzie koni, że jest jakiś pewnie jeden koń, który bardziej niż inne jest takim koniem, więc on powie, kiedy biec, kiedy uciekać, kiedy się paść, kiedy można mieć seks, kiedy można spać. Kurczę, no jeden koń, to wszystko? Ciężka robota, nie? I przy całej historii koni, które są strasznie starym gatunkiem i bardzo naprawdę rozpowszechnionym na świecie, w każdej szerokości geograficznej, to wydaje się bardzo jakoś takim słabym, po prostu mało skomplikowanym narzędziem, jak na tak skomplikowany gatunek. I okazuje się, że jak na przykład Linda Kochanow opisała to, to są takie badania gdzieś, w ogóle zwierząt przemieszczających się swobodnie w stadach, że tam mniej więcej dzieje się pięć takich energii, pięć jakby zadań jest wśród tej grupy. I te zadania są takie, że jest ktoś, kto jest takim
powiedzmy liderem, czyli to po angielsku nazywa się taką, ona o tym pisze, że ten ktoś robi lead, czyli on prowadzi, on gdzieś tam ciągnie i to jest taki ktoś, kto ma w sobie dużo ciekawości, ma jakąś jasność wizji, jak coś nowego się pojawia, to on chętnie po to sięga, on ma w sobie trochę takiej odwagi i inni, jakby inspiruje innych swoją... charyzmą jakąś, tak? Takim czymś, tą właśnie jasnością tego, co on chce i przez swój przykład właściwie, przez modelowanie tego, inni za nim, inni też są zaciekawiają się tym, co on tam, wiesz, zobaczył, czym... On jakby też często pierwszy tam idzie sprawdzić, co to jest. Ale to jest jakby taki obszar, wiesz, taki obszar jego, czy jakby to powiedzieć, takiej mocy, talentu, też do czego, tego, na co jest teraz gotowy, na co ma zasoby trochę. Bo oprócz niego są następne jakby takie obszary i następnym kolejnym jest ktoś, kto jest takim trochę strażnikiem, takim opiekunem, wiesz, jakbyś widziała stado koni, to jest taki koń, który stoi trochę na uboczu, może nie z innymi końmi, ale dzięki temu, że jest na uboczu, to ma większe pole widzenia, widzi te swoje konie, ale też widzi zewnętrzne jakieś, wiesz, rzeczy, co tam się dzieją na jego polu widzenia. Może nie udziela się bardzo aktywnie, wiesz, w relacjach takich, nie wchodzi tam, nie jest ziomkiem dla wszystkich, ale za to widzi te relacje z takiej właśnie jakby z górki, stojąc, wiesz, gdzieś tam wyżej. Jest też takim, w obszarze tej energii jest też coś takiego jak bycie nośnikiem takich wartości wspólnych grupy. Często na spotkaniach ludzkich masz kogoś takiego, kto właśnie mało mówi, ale jak zapytasz, co się działo w czasie spotkania, to on ci opowie ze szczegółami, bo siedział i obserwował, nie? I ten ktoś właśnie... być może nie będzie, wiesz, z rączką w górze w pierwszym rzędzie, ale to, co może wnieść w sytuacji jakiejś kryzysowej, czy w jakiejś, gdzie nie ma jasności, to bardzo jest cenne, no nie? Żeby mieć z nim kontakt. Więc to jest, więc wśród zwierząt, wśród koni też jest taki koń, który pełni taką rolę takiego strażnika, takiego watchmana, jakby, wiesz. Potem mamy kogoś, kto jest... od wspierania jakby, taka moc tego, że taka moc dbania o relacje w grupie i takie relacje między poszczególnymi osobami czy końmi i o jakość tych relacji. O to, jak się pojawia ktoś nowy, to jakby w obrębie tej mocy jest to, żeby podejść, powiedzieć, hej, jesteś tu nowy, widzę, że trochę nie wiesz, o co chodzi, chodź, trochę ci pokażę. O, tutaj macie jakiś konflikt, to ja tutaj może pobędę z wami, zobaczę, czy nie potrzebujecie czegoś wsparcia. Płaczesz, coś ci się stało, jest ci smutno, słuchaj, przysiądę się, posiedzę z tobą. Więc to jest taki ten towarzysz. To mamy, ile powiedziałam, raz, dwa, trzy, tak? I teraz dwie, które są takie trochę, no ciekawe też. To jest taka rola, którą ja po polsku nazywam, to jest taka, czekaj, jak to było? To jest taka rola, która kształtuje przestrzeń, która chce mieć wpływ na przestrzeń. Na przykład jak jest grupa koni, to ten ktoś zna świetnie terytorium, wie gdzie jest, wiesz, nie wiem, strumyczek, gdzie jest siano, gdzie dobre jakieś roślinki, wie gdzie są zagrożenia w tym terenie, gdzie można wpaść w dziurę. I jak na przykład pojawi się jakieś coś niebezpiecznego, to on odgoni te stado, odepchnie w odpowiednim kierunku. To jest taka sytuacja, jak wśród ludzi mówisz, bierzesz dzieci za ręce, po prostu wprowadzisz gdzieś tam bezpieczne miejsce, bo na przykład tutaj się zrobiło jakieś zamieszanie, jesteście na mieście, widzisz, że jest tłum ludzi, więc bierzesz za ręce, idziesz w bezpieczne miejsce, wiesz, gdzie jest toaleta, wiesz, gdzie można wziąć wodę do picia, tak? To są takie, taka rola, która wymaga takiej trochę aktywności i też takiego podobnej energii trochę jak ta liderska, o której wcześniej mówiłam, tylko trochę jakby azymut jest trochę inny, bo ten lider, on idzie naprzód trochę, a ten bardziej będzie zagarniał, wiesz, w jakieś bezpieczne rejony, będzie pozostawał, wiesz, w obszarze tego terytorium, które jest dla was znane, bezpieczne, jakieś wasze po prostu.
I ostatnia ta rola w tym modelu przywództwa to jest rola, gdzie mamy kontakt z takimi naszymi drapieżniczymi jakościami po to, żeby zaspokoić, zapewnić grupie bezpieczeństwo i przetrwanie przy dostępnych zasobach. Nie, że tych zasobów nie zawsze jest nieograniczona ilość. Jak na przykład patrzę na moje konie, to jest taka sytuacja, że mają siano i jest ich 10. Ja przyprowadzam 11. I oni mówią wtedy, wiesz co, my tu mamy tego siana na 10 i pobędziemy tu trochę z tobą, pokręć się tu przy nas, zobaczymy jak to jest, jak ty jeszcze dołączasz. Nie damy ci tak paść się na full wypas, jak my tutaj sobie ten, tylko wiesz, na okres próbny, no nie? I zobaczymy, czy to wystarczy dla nas. Albo że płyniemy tą łodzią, ta łódź ma wyporność na, tam na tyle i tyle i ty wiesz, że jak dołożysz jeszcze kogoś, no to to może być różnie, nie? I czasem to jest taka rola, gdzie są związane z takimi trudnymi decyzjami eliminacji różnych rzeczy z życia, z otoczenia, że, nie, że czujesz, że chcą zadbać o, nie wiem, o swoją rodzinę, o tą grupę, o to miejsce, czegoś musisz się pozbyć z niej, nie? Albo kogoś czasem niestety, nie? Czy może jest tak, że musisz po prostu sama wyjść z jakiejś relacji, żeby zadbać o siebie, ponieważ ten model, o którym mówię, to możemy go przyłożyć do grupy, ale możemy też go przyłożyć do siebie samego jako taki model wewnętrznego przywództwa, gdzie moje wewnętrzne głosy gadają ze sobą, nie? No właśnie, ty mówiłaś, też tak sobie pomyślałam, że to rodzic właściwie może tak się przełączać między tymi mocami. Tak, tak. On nie ma mówić dziecku, co ma ono robić, tylko no czasami być właśnie taki empatyczny, wspierać. Tak, tak. Więc to może być tak, że to jest taki model, wiesz, na dwóch płaszczyznach działający, że on działa w rodzinie i to działa na tej zasadzie, że trochę nie jest tak, że dostajesz robotę tego, który pilnuje, albo robotę tego, który wspiera i to jest twoja robota i koniec, tylko to są pewne obszary, w których, takie jakby pokoje, do których wchodzimy, w zależności od tego, na co jesteśmy gotowi, na co pozwala nam doświadczenie albo zasoby. Jest taki dzień, że po prostu ni huku, nie pójdziesz jako ten, wiesz, to hej, wiemy, dokąd pójdziemy, chodźcie, chodźcie ze mną, bo jesteś zmęczona, bo jesteś, nie wiem, niewyspana. I to, na co masz jakby dzisiaj siłę, to jest bycie takim obserwatorem, dzieci oglądają telewizję, nie wiem, grają w gry, a ty patrzysz, jak się dzieje, nie? I zbierasz sobie siły, a jednocześnie jesteś dla nich cały czas źródłem, wiesz, ważnych jakości w tej rodzinie, nie? Bo jesteś cały czas obecna. Tylko, że nie w taki sposób, który jakoś bardzo aktywizuje do działania. I być może to tylko dziecko może wziąć tę rolę takiego lidera, który powie, hej mamo, może zróbmy to, a może wyjdziemy na dwór, a znam ten fajny plac zabaw, nie wiem, byłem tam z babcią. Nie? I nagle to ta inicjatywa i ten taki ta dynamika pójścia gdzieś za czymś nowym jest po stronie twojego dziecka. Czyli jak ty o tym mówisz, o tym widzeniu przywództwa, no to słyszę, że to jest przede wszystkim elastyczne, że to jest wymienne jakoś, tak, że to się może przełączać i że to nie jest przydzielona rola na stałe, bo ja mogę po prostu mieć różne jakby style i też w ogóle ja nie muszę być w tym momencie przywódcą, tylko może to być, jak słyszę, też dziecko. Jakby też, że wszystkie te obszary, o których mówiłam, to są obszary przywództwa, to są wszystko jakości przywództwa, tylko że w tym modelu ono nie zawiera się w jednej osobie, tylko to jest pewna jakość, która jest wśród ludzi, która jest w grupie, która jest takim czymś, co powoduje, że, co się wytwarza właściwie jako taki klej, nie? Dla jakiejś grupy, dla stada, czy dla rodziny, czy dla grupy przyjaciół, czy dla grupy współpracowników. To taka współpraca też słyszę, dbanie po prostu o siebie nawzajem na różne jakoś tam sposoby. No, takie coś, co powoduje, że ta grupa się niesie dalej, nie? Że ona jest bezpieczna, że trwa, że jakoś to jest jakaś bardzo dla mnie wielka esencja w ogóle naszej no takiej stadności dla ludzi też, nie? Tego tworzenia społeczeństw, wiesz, społeczności, wiosek i tak dalej, to o tym chyba jest, tak ja tak czuję przynajmniej, nie? No właśnie jak ja to usłyszałam, to mi się też właśnie to bardzo skojarzyło z taką współpracą, z dbaniem, właśnie z tym tworzeniem właśnie też społeczeństwa i bardzo mi się też to łączy, jak ty mówisz o koniach, że to widać i że
właśnie też u nich jakoś też mi się to łączy bardzo też z tym, że my jednak jako ludzie, no jednak mamy te korzenie w tym byciu w plemionach, w stadach, tak? No maksa, nie? Że w tysiące lat jakby z tego wyszliśmy. I myślę, że o wielu rzeczach po prostu zapomnieliśmy. No, historia tak się potoczyła, jak się potoczyła, ale teraz jest taki moment jakoś w historii znowu świata, że szukamy tam jednak, nie? Patrzymy gdzieś tam trochę na przedwczoraj, nie na wczoraj. I to dla mnie bardzo jest o tym. Znaczy, tym bardziej, że widzę, że to przetrwało tyle tysięcy lat wśród koni jako bardzo skuteczny sposób na przetrwanie, no bo po prostu one cały czas tu są, jakby nie są nam potrzebne już do, wiesz, nie pracują w polu, nie toczymy wojny na ich grzbiecie, nie musimy na ich plecach też dotrzeć, gdzieś tam mamy inne rzeczy, a mimo to cały czas nam towarzyszą, nie? I jakoś fascynują i jakoś coś istotnego wnoszą, więc ja myślę, że w tym modelu jest jakiś, jest jakaś dobra taka jakość, której... Właśnie, bo jak sama powiedziałaś, mój opis tego typowego liderowania jest strasznie obciążający, tak? Ja też miałam, pamiętam, takie doświadczenie, że tak, ja wiem, ja jestem odpowiedzialna, to że to faktycznie jest takie męczące i jak ty mówisz o tym przywództwie, że to jest właśnie takie bardziej elastyczne i bardziej takie uwalniające. I teraz ja się zastanawiam, jak z punktu widzenia tego podejścia można patrzeć na przewodnictwo finansowe, bo trochę się też mówi o tym, że to jednak, przynajmniej to, co ja spotkałam i gdzieś w tych wszystkich trendach było, że no rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową, no że dziecko też wiadomo nie podniesie wszystkiego, nie weźmie nam na barki swojej pracy, prawda? Więc jak właściwie na to można patrzeć, na to przewodnictwo finansowe, na właśnie na finanse z punktu widzenia tego podejścia? Jak ty to widzisz? Jak ja to widzę, to w ogóle jest dla mnie taki nowy zupełnie, jak wiesz, kawałek do badania i bardzo mnie to ciekawi, co nam wyjdzie z tej rozmowy, bo nie mam gotowych, wiesz, odpowiedzi. Ale myślałam sobie o czymś takim, że dosyć łatwo jest być panem swojego portfela, kiedy jest się samemu, nie? Że właściwie wtedy ta cała... Nie, to się wszystko toczy tylko pośród tych wewnętrznych głosów, tego, który mówi, o nie kupuj sobie nowych butów, bo jeszcze masz ratę do zapłacenia, no i ten drugi głos mówi, no dobra, rzeczywiście nie kupię tych butów, no bo ta rata do zapłacenia, nie, i koniec, finito. Ale kiedy pojawia się tutaj jakby kilka takich osób, które są w twoim stadzie, mówią, tato, mamo, a jeszcze może ten zestawik Lego, a może dzisiaj tego lizaczka, a zatrzymajmy się na pączka, jakby... To się staje o wiele żywsze i o wiele bardziej takie wielogłosowe to wszystko, nie? I teraz zastanawiam się, jakim głosem jest ten głos dzieci, który często ma w sobie tyle, jeśli chodzi o pieniądze i zarządzanie pieniędzmi, ma w sobie tyle lekkości, tyle takiej jakby nieograniczoności zasobów w sobie, nie? Że przecież możemy to kupić, albo w ogóle. Często zanim w ogóle zdaję sobie sprawę z tego, że coś się kupuje, to takie pragnienie nowych rzeczy albo pragnienie zdobycia czegoś, to jest u nich po prostu płynie takim szerokim strumieniem, że mam wrażenie, że my dorośli to się nawet przestraszamy tego, nie? Że w ogóle nie bierzemy dzieci do sklepów ze sobą albo kombinujemy tak, że jak na zakupy to bez nich, że w ogóle ten głos taki, który mówi hej, weźmy coś nowego, to jest dla nas no jakiś taki przestraszający, że wtedy musimy my się zmierzyć z jakimś takim czymś, kto powie, kto wejdzie w tą energię tego kontaktu z drapieżnikiem, który sprawdza, czy przy tych zasobach to my damy radę, nie? Co tu wyeliminować, a co wziąć. I to jest taka jakaś taka dla mnie rola, która wymaga dużo energii i dużo takiej dojrzałości jakiejś i takiego czegoś, co... No nie da się tego robić na takich luźnych ramionkach i tak no, płynąć sobie z tym, tylko trzeba jakoś wtedy trochę tak się, nie wiem, to mi się kojarzy z takim trochę napiętymi mięśniami, z taką uważnością i z takim ważeniem rzeczy, że to są grube sprawy po prostu. Więc nagle, wiesz, z kupowania, nie wiem, spożywczych zakupów wchodzimy w taki, trzeba wejść w taki inny trochę, inny rodzaj przywództwa, nie ten, który tam po prostu z listy odhacza, tylko trzeba się spotkać ze swoimi wartościami, z tym, co właśnie jest jakoś dla mnie
istotne w ogóle, jak patrzę na koncepcję pracy, na koncepcję wynagrodzenia za moją pracę, na koncepcję tego, jak ja postrzegam w ogóle wymianę między ludźmi, wymianę dóbr i wymianę usług, jak to dla mnie jest, co to dla mnie znaczy, że ludzie mi płacą i ja potem coś z tym dalej robię, że to jest jakiś dla mnie bardzo, bardzo taka konstrukcja wielowarstwowa i sięgająca dużo głębiej niż tylko do portfela. Tak, wiesz co, bo ja też mam takie doświadczenie, że ludzie właśnie jak mówią tak z dziećmi, to też często się pojawia właśnie hasło, nie mamy na to pieniędzy, tak, i że... Nie? Tak, właśnie i jak ty też mówisz, że to jest taka, no, właśnie, że ten drapieżnik, który pilnuje trochę zasobów, że to się tak włącza i wiesz co, ja mam takie poczucie, że generalnie ludzie są namawiani do tego, żeby właśnie oszczędzać, żeby nie wydawać impulsywnie, co innego robią dzieci, tak? Że one pokazują tą radość, że można tutaj po prostu pójść, kupić sobie i dbać o przyjemność. I mam wrażenie, że to jest, znaczy, ja wiem sama ze swojego przykładu, że to też bywa dla mnie trudne, tak? Że czasami mi jest łatwiej jakoś pozwalać dzieciom, jakby czy iść za tym ich pomysłem i też jak sama patrzę, tak, że jak nie zawsze kurczowo, że tak powiem, trzymam kasę, to się później okazuje, że nie wiem, pójście gdzieś, kupienie dzieciom czegoś albo zaplanowanie jakiegoś wyjścia i wydanie więcej niż się gdzieś tam planowało, no to jest to problem powiedzmy na ten moment, ale później się okazuje, że właściwie tych jakieś te pieniądze przybyły, czy się zarobiło i że też tak można, tak? Natomiast jak też rozmawiam z ludźmi, też jak ja słyszę sama siebie, to jest to właśnie też takie trudne, jak ty mówisz o tym byciu, tym obciążeniu, tak? Że jakoś to stres i teraz właśnie próbuję tak trochę zebrać myśli i wiesz, to też co mam wrażenie, co pomaga, to jest tak uświadomienie sobie tych wartości, tak, na czym zależy i czemu ja właśnie tutaj chcę o to dbać, a czy można tutaj dzieciom pozwolić troszkę decydować, bo jakoś jak mówiłaś też wcześniej o tym, że dziecko właśnie może jakoś przejąć rolę, to też jakby dawanie dziecku przestrzeni do tego, żeby ono też coś powiedziało o pieniądzach, to właśnie znowu jest takie wspólne tworzenie no, stada, tak? Że tutaj dziecko też ma coś do powiedzenia i jakoś, dlatego ta koncepcja tak mi się wydaje fascynująca, że ona uwzględnia jednak to, że no, są jeszcze inne osoby jakoś, tak? I one też mają sporą rolę i dzieci też tutaj mogą mieć coś do powiedzenia właśnie. Mhm. Ty mówisz, to przychodzi mi do głowy takie coś, że jakby w tą energię, w tą rolę wchodzisz, kiedy czujesz, że masz na to, wiesz, gotowość, bezpiecznie się ty czujesz i masz jakoś taki flow w tym. Więc zobaczam sobie, jak dziecko decyduje się w ogóle zabrać głos w temacie kasy, wydania tej kasy, to ono mówi z takiego miejsca gotowości, z takiego miejsca... Hej, ja w ogóle już kminię, o co tu chodzi, trochę widzę jakby, że tu jest taki temat, też chcę być tego częścią, że to nie zawsze chodzi o to, żeby traktować dziecko jako doradcę finansowego, tylko żeby zobaczyć jak, ten głos, który mówi, hej, kupmy kolejny zestaw Lego, jako głos kogoś, kto chce wejść aktywnie, wiesz, w tworzenie tego stada, tak? Ktoś, kto chce dołożyć swój kawałek. My nawet w sumie nie wiemy, jaki ten kawałek może być, bo przecież nigdy jeszcze wcześniej z tym człowiekiem tego nie robiliśmy, bo on tu jest od 6 lat, 7, 8, nie wiem, o jakim wieku mówimy, nie? Ale myślę też sobie, że to znowu nie jest o spełnianiu jakby właśnie zachcianek, czy o tych życzeń, tylko o słyszeniu tego głosu i wiesz, jakoś wchodzeniu znowu nie w takie przekonywanie, że nie mówię z tego miejsca, nie mamy na to pieniędzy, niezależnie od tego, co powie dziecko, tylko jak oglądanie znowu tego, co ono właściwie z tym swoim entuzjazmem, jakby tym takim wielkim chceniem i z tą taką w ogóle wolnością w wyborze tych rzeczy. Mój syn ostatnio bardzo rozpaczał, bo mieliśmy rozmowę na temat kupienia kłada dziecięcego za jakieś 15 tysięcy złotych i dla niego to było jakby, wiesz, on płakał rzewnymi łzami, że mamo, przecież ty możesz zarobić te pieniądze, przecież możemy je mieć. I jakby potem myślałam, że moja głowa jest jakoś w takim jednak widzeniu świata, że ten świat to jest świat bardzo ograniczonych zasobów i że może oni zawsze chcieć mi dawać, nie? Że gdzieś może jest tak, że ja niewystarczająco jestem dobrym
nie wiem, specjalistą, kimś tam, że będę dostarczał. Tak, czy tam, kto zarabia, tak? No, że to, ja zobaczyłam w tej całej sytuacji składem za 15 tysięcy jego historię moich przekonań, nie, o moim miejscu w świecie i historię mojego dziecka, który ma zupełnie inne te przekonania. Więc ja też mam wrażenie, jak o tym mówisz, właśnie, że te historie sklepowe, kiedy dziecko tutaj chce i ono ma, no właśnie, no też takie przekonanie, tak, no 15 tysięcy, co to jest, tak, to co zarobisz, tak, to, a mnie się często tak włącza, że kurczę, no to ja tu ciężko haruję, albo nie mam tych pieniędzy, albo nie wiem, albo właśnie dzieciom, nie wiem, tak zaplanowałam sobie czas pracy, żeby być więcej z dziećmi, w związku z tym, no nie chcę więcej pracować, prawda, a one chcą, żeby mieć więcej pieniędzy. Kurczę, jak i to... w ogóle nie doceniają tego, że to z nimi, a nie z tymi pieniędzmi. No właśnie, więc tak, to ja mam wrażenie, że to też nam rodzicom, te, właśnie, że to fajnie nazwałaś, tak, że to nie chodzi o to, żeby teraz spełniać zachcianki czy prośby dziecka, znaczy, tylko żeby usłyszeć, tak, że to nie jest tak, że dziecko mówiąc, mamo chce to i wtedy kogadę za 15 tysięcy, to, że to oznacza, żeby go może zaraz kupić, chociaż no, jeżeli mamy też gdzieś taki pomysł, to myślę sobie, może czemu nie z jednej strony. Że, tak? Wiesz, że to może być też taka droga do tego, żeby zdobyć składa za 15 tysięcy w jakiś sposób, który niekoniecznie z wyjęciem 15 tysięcy z kieszeni, no nie? Mhm. Nosi dziecko, to jest trochę z tego liderskiego kawałka, że on jest kimś takim, kto mówi, tam jest coś ciekawego, chodźcie zobaczyć, jak możemy, chodźcie zobaczmy, co to jest, no nie? Zobaczmy, co to jest w ogóle, jak tej kładce 15 tysięcy wygląda, nie wiem, gdzie się go używa, skąd można 15 tysięcy wziąć, w jaki sposób, wiesz, że tu jest tyle rzeczy, nie? Dobra, więc jak o tym mówisz, to miałam takie skojarzenie właśnie, że to jest to rozumienie potrzeb i strategii właśnie w języku NVC, tak? Że to, że dziecko mówi, to bo my też tak chyba mamy jeszcze, przynajmniej ja też tak widzę, że mam, że trochę reagujemy automatycznie na to, co dziecko mówi i chcąc właśnie albo odpowiedzieć tak, albo nie, że, a to można po prostu się zastanowić. I wiesz, znaczy ja powiem ci, że nadal jestem w takim fascynacji tym twoim podejściem widzenia właśnie przywództwa, bo ono mi bardzo dużo otwiera, że właśnie, że też no ja mogę wysłuchać dziecka, no mogę właśnie teraz, nie wiem, szukać tego sposobu na zarobienie 15 tysięcy, ale też jeżeli uznam na przykład, że jestem tym, nie wiem, drapieżnikiem, tak jak ty to określiłaś, tak. Który nie, musi, no na ten moment może być taka sytuacja, że no ja nie mam zasobów, gotowości, no i może faktycznie w portfelu mam tyle, ile mam i nie starczy, że wtedy no ja mogę być przy dziecku i być bardziej... Tak, w tej towarzyszącej roli, nie? Bo w ogóle też jest tak z tymi energiami, z tymi pięcioma, wiesz, jakby kawałkami, że są takie kawałki, które są nam bliższe i łatwiejsze, jakoś bardziej nam po drodze z tym, no nie, z takim, to się jakby z wielu rzeczy bierze, z doświadczeń, też z jakby z rodzin, z których wyrośliśmy, nie wiem, z jakichś, wiesz, historii życiowych i, nie wiem, momentów w życiu i tak dalej. I często jest tak, że jakby jeden z tych kawałków trochę nadużywamy, jakby jesteśmy w nim dużo, za dużo, niż byłoby to... Potrzebne. Tak, potrzebne i że jakoś taka, wiesz, taka równowaga wtedy się robi taka zachwiana w tym wszystkim, nie? Na przykład są te, ja mam czasami tak, że z tą rolą takiego, który jest tak z boku, tak strzeże, no nie? To jakby nie jest aktywnie wśród innych, to na przykład miewam tak, że myślę sobie, kurczę, to taki jakiś ktoś, komu trzeba pomóc, może mu jest trudno, o innych tak myślę, a o sobie, że jak jestem w takim momencie, takim punkcie, to że za mało robię, że to może lenistwo tak wejść w takie coś, że rodzic to powinien bardziej tam coś. I teraz lubię to eksplorować sobie z kolei te, wiesz, te wszystkie, te pięć przestrzeni i sprawdzać, jakby wiesz, co ja mogę w tych przestrzeniach jakby sobie dać, innym dać i moją taką zasiedziałą przestrzenią, to było to właśnie, wiesz, szczególnie jak poznałam jako młody rodzic NVC, no to ja mogłam cały czas jako ten towarzysz, no nie? Siedzieć i podążać po prostu za dzieckiem, aż do po prostu zjechania taśmy swojej jakby i takiego wyczerpania też swojego, nie? Że w ogóle nie wchodząc w te inne przestrzenie, tylko będąc tym towarzyszem, bardzo dużo jakby poczyniłam sobie spustoszeń takich zasobowych, energetycznych i
No, takie nawet fizyczne jakieś. Nie, bo to może wyczerpywać, jak sobie myślę, że cały czas dajesz, dajesz i dajesz i wspierasz. No. Więc jak to, że ty mówisz, to sobie myślę, znaczy to jak w takim, bo, znaczy może tak, pierwsze moje zgarzenie było to, że może warto obserwować siebie, w jakiej ja roli, w jaką ja rolę może lubię wchodzić, do czego mi bliżej i może też patrzeć, na ile to też właśnie służy, może rodzinie, tak? I też się zastanawiam, to co tutaj robić, żeby może łatwiej przechodzić w te stany inne, żeby też się nie zasiedzieć w jednej roli. Myślę, że to też jest o obserwowaniu siebie i o obserwowaniu tych naszych współstadów, tego stada naszego. Trochę mi się to, Ania, kojarzy z takimi sytuacjami, gdzie kobieta narzeka, że ten mąż to w ogóle nie pomaga. Mhm. A prawda jest taka, że kobieta coś się weźmie, to ona mówi, słuchaj, źle to składasz, to ja tak inaczej robię, to rób to tak i tak. I on w końcu mówi, to ja nie chcę, nie? To zrób to sobie sama. I jest taka złość, że nie i że znowu ja to muszę sama, a on nie. I że to dla mnie to, o tym, żeby, to się, żeby ten ktoś mógł dać swoje, to ja muszę mu zrobić miejsce i pójść gdzieś indziej, jakby, nie? Że, musim, że to musi ten przepływ i te przechodzenie z tych pięciu przestrzeni jakoś musi się zadziać. Trochę nie da się być nogami dwiema w tych pięciu wszystkich przestrzeniach, prawda? A czasami my to próbujemy po prostu robić, być wszystkim naraz. Też taki mit samowystarczalności, zaradności, że wiesz, no kto jak nie ja, nie? Bądź silna i po prostu dalej. I czasem wejście w taką, w tą przestrzeń tego obserwatora, który troszczy się, patrzy aż z takiej górki, nie? I tam jakby ingeruje wtedy, kiedy naprawdę tam jest to potrzebne, albo jest jakaś kryzysowa sytuacja i potrzeba, i jakby, nie wiem, dwóch dorosłych to jest coś, co jest, nie wiem, ważne. Ale być może, myślę, że dla takiego rodzica może być fajne, żeby właśnie wyjść, zobaczyć jak ten rodzic, który na co dzień może jest mniej, nie wiem, z dziećmi, jak on sobie po swojemu poradzi, nie? Ja tak, miałam takie doświadczenie kilka dni temu nawet, że tą ręką uszkodzoną ciężko mi było różne rzeczy robić i Tomek jakby został w domu, zajmował się dziećmi. No i zajmował się po swojemu, wiesz, grali w gry, więcej oglądali bajek, jak potrzebował coś zrobić, to włączał im tam YouTube'a i szedł tam coś załatwić. I ja go tam z tego pokoju, gdzie odpoczywałam, ale jak to już tyle oglądali? I on mówi, słuchaj, teraz ja tutaj jakby jestem w tym. Ty odpoczywasz, jesteś chora, boli cię ręka. Słyszę, żebyś chciała inaczej, ja mogę zrobić tak, nie? No i czasem to jest o tym trochę, nie? O tym, żeby gdzieś po prostu poddychać, nie? W kącie. Ale to taka rzecz, która mi przyszła do głowy. No... I chyba też taka druga, która, żeby przyjrzeć się swoim przekonaniom na temat tego, jak to jest w ogóle, no nie, że to mi się dużo tych kawałków takich, no dzieci nie mogą decydować właśnie o pieniądzach, na przykład to też jest jakieś przekonanie, nie, albo nie będzie dziecko mówiło, co masz robić, jakoś w kwestii pieniędzy bardzo mi się to, że jak ktoś mówi coś o wydawaniu pieniędzy, znaczy, że on mówi w ogóle, co robić, nie, że te... Tak, tak. No właśnie, dlatego to mnie też zafascynowało to, co ty mówisz o tym przywództwie, że no właśnie dzieci tutaj bardzo mają mało głosu, tak, że mogą dostać kieszonkowe i tak. Sobie nim sobie mogą rządzić, tak? No, tak myślę sobie, że w tym języku, który wokół pieniędzy, wokół dzieci, jakby posłuchamy języka, którym mówimy o pieniądzach naszych, do naszych dzieci, to nie jest całkiem przyjemny język, nie taki w ogóle... bezprzemocowy i wcale nie taki bliskościowy, nie? Że wiesz. No, trochę też jest tak, że ja teraz czytam taką ciekawą książkę, która mówi inaczej zupełnie o pieniądzach, w tym sensie, że podważa trochę taką tradycyjną myśl, że ludzie najpierw się wymieniali, a później stworzyli pieniądze, więc ona mówi bardziej o tym, że ludzie jakoś byli, nie wiem, czy w relacji, czy zapisywali swoje zobowiązania i najpierw powstał jakiś pieniądz gdzieś tam w przestrzeni właśnie wirtualnej, troszeczkę ja tak to widzę, a dopiero powstała gdzieś tam inne formy jakoś pieniędzy, ale że ludzie też, przynajmniej był taki opis, że ludzie w małych społecznościach, oni się nie posługiwali pieniędzmi, nie było jakichś takich zobowiązań, tylko oni korzystali ze wszystkiego, co stado miało, co plemię miało. Dopiero wtedy, kiedy się ludzie spotykali z drugim plemieniem, wtedy wchodziły w grę pieniądze. I tak trochę jest też tak, że Dan Ariely na przykład o tym pisze,
że jak jest świat biznesu, łączy się ze światem relacji, czyli jak są transakcje handlowe versus właśnie nawiązywanie relacji, no to niestety relacje na tym cierpią, bo wtedy zaczyna wchodzić po prostu transakcja handlowa zamiast transakcja, że tak powiem, relacyjna, tak? Więc jak ty mówisz o tym języku, którym się mówi do dzieci, no to dla mnie też jest właśnie bardzo ciekawe, jak język handlu też no, zmienia, tak, różne rzeczy, tak? No, bardzo, to bardzo. Jak tego ty mówiłaś, to mi to bardzo brzmiało, jak historia o poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu, że im mniej poczucia bezpieczeństwa i zaufania, to tym bardziej ta granica i bardziej taka kontraktowość tego języka i biznesowość i handlowość się pojawia, no nie? Tak. Że im, i tym mniejsza otwartość na jakieś wymiany, na dawanie czegoś i branie bez ustalenia. Prawda? Bez tak, daj, no. Oddasz kiedy masz, albo po prostu kiedy będziesz gotowy. Weź, potrzebujesz, nie? Tak, no właśnie, więc tak, więc ja cały czas eksploruję ten temat i on mi się naprawdę bardzo ciekawie otwiera. I jak ty właśnie mówisz o tym koncepcji przywództwa jako no, współpracy, jako kleju, który buduje stado, no to mnie to też właśnie otwiera bardzo nowe perspektywy. Więc, bo tak patrzę, że nam się powoli już czas kończy. Ja Marta dzisiaj tak jakoś bardzo też usłyszałam, że jakby, że, no właśnie, że ta energia jest taka wymienna, w sensie mogę być w różnych rolach, mogę tam sobie wchodzić do pokoju, czy tam, nie wiem, czapeczkę zakładać z inną rolą, że to też zależy od moich zasobów. I też, żeby właśnie umieć tak się przełączać, żeby korzystać ze wszystkich swoich mocy, a nie zasiedzieć się w jednej, to przede wszystkim warto obserwować siebie, obserwować, no trochę wchodzimy w tą rolę chyba tego obserwatora, nie wiem jak tak, to jest. Tak, no, żeby patrzeć na siebie w relacjach, nie, z innymi. Mhm. Tak, na ile też w ogóle dajemy przestrzeni do tego, żeby ktoś był w innej roli, też, no właśnie jak to jest w ogóle u mnie w rodzinie, tak, kto ma jakie role i czy to... Tak. To jak taki korzysta. Wiesz, to taki przykład, który bardzo mi jeszcze pomaga, żeby pokazać, że dzieci naprawdę w tych przestrzeniach też istnieją. To zobacz, taka sytuacja, jak jest małe dziecko w rodzinie i ono mówi takim jeszcze swoim językiem. I jak my podchwytujemy na przykład i takie słowo u nas w rodzinie, to było słowo pipip, które znaczy ketchup. I wszyscy mówią pipip. My mówimy pipip na ketchup, nasi znajomi mówią pipip. I dla mnie to jest przejaw przywództwa tytułu naszego najmłodszego dziecka, że on, wiesz, on też wnosi jakby jakieś nowości, jakieś rzeczy i inni to biorą, nie? Chociaż są starsi, chociaż mądrzejsi, chociaż wiedzą, że pipip to nie, to jest ketchup, ale mówią pipip. Bo ta relacja jest dla nich ważna, bo to jest, to się kojarzy z czymś fajnym, to było nasze wspólne doświadczenie, duża radość, to było śmieszne, to było jakieś, wiesz, nasze, nie? I chcemy w tym być. I tak samo też widzę, jak to też u koni, mamy takiego konia bardzo starego, maleńkiego kucyczka, który wydaje się, no w ogóle to jest półkoń, no właściwie co on tutaj robi, nie, taki maleńki, sięga mimo, że nie wiem, do uda ten koń, no nie, i jak kiedyś ona była na pastwisku, konie było w ogóle gdzieś tam daleko od niej i przybiegły jakieś obce psy, zaczęły na nią bardzo szczekać i ona wydała z siebie jeden dźwięk, jeden po prostu i nagle wszyscy byli przy niej, całe stado, i odgonili te psy. Wiesz, że w takich, no, że to naprawdę nie chodzi właśnie o rozmiar, doświadczenie, siłę, że to jest coś więcej, nie? Że i historia pipipu, i historia tej maleńkiej, wiesz, kucyczki starej, schorowanej, w ogóle dwochodzącej po prostu, która, jaki z niej przywódca? No w ogóle żaden, nie? Każdy jak patrzy na konie moje, to taki piękny, brązowy, wysoki, to na pewno on, no nie? No, a myślę sobie i on, i ona, wiesz, jakby i on coś tam robi, i ona coś tu ważnego robi, i to jakby i wszyscy są istotni w tym równaniu każdy jest istotny jakby. No właśnie, więc jak powiedziałaś tą historię tego ketchupu, to takie miałam wrażenie, że no my jednak robimy no właśnie takie rzeczy, które uwzględniają też dzieci, że jednak ta teoria bycia tym liderem, który trzyma, który wie, no raz, że jest bardzo obciążająca, ale jednak gdzieś, czy ona jest taka niewystarczająca, że ludzie jednak to uwzględniają jednak te dzieci, tak? W tym sensie, jak ty mówisz, że jednak no, faktycznie no, gdzieś to słownictwo się gdzieś tam przejmuje,
Tak sobie myślałam, że jest jakaś nadzieja, że może nie jest tak źle, jak czasami nam się wydaje, że właśnie, że nie zawsze się może daje tą przestrzeń tym dzieciom, albo że jest może tego mało, że no właśnie, może warto zobaczyć, tak w jakim obszarze ja daję przestrzeń, a w jakim nie. A w tym, którym nie daję, to może co mógłbym dać więcej, no nie? Albo inaczej, że skoro pipi przejdzie, to może coś, wiesz, coś jeszcze mogę wziąć po prostu od tego człowieka, nie? Mhm, no i myślę dużo od dzieci, że zanim dojdziemy, że nie musimy od razu w finanse wskakiwać, ale zanim pójdziemy do finansów, to wiesz, nie wiem, ostatnio też mój starszy syn przypomniał mi świat kawałów takich sucharów, wiesz, typu jak się nazywa japoński piłkarz, nie? Kiwa jako tako. I tego typu dowcipy, gdzie po prostu, ja w ogóle o tym zapomniałam, ale kiedyś to... I myśmy spędzili 2 godziny na szukaniu internetu, żeby znaleźć te dowcipy i płakaliśmy ze śmiechu wszyscy. Za jego jakby, wiesz, przewodnictwem, nie? Że to są takie kawałki życia, które wydają się takie mało istotne, ale jejku, jak taki śmiech strzeli po prostu, jak to leczy w ogóle, jak to wprowadza równowagę taką fizjologiczną wręcz, jak reguluje system nerwowy, no nie? Jaki to wielki dar, że te kawały o chińskich piłkarzach po prostu nam się przytrafiły, nie? Ja może bym szukała, wiesz, nie wiem, innych sposobów, żeby się wyregulować, a po prostu dostałam taki cudowny. Jak też o tym mówisz, to ja sobie, znaczy ja też jakoś bardzo jestem ostatnio przy temacie zaufania do siebie i przedsiębiorczości, bo też wiele się o tym mówi, że warto tą przedsiębiorczość rozwijać też u dzieci. I jakby dawanie tej przestrzeni dzieciom właśnie, czy do pokazania, że są ważne, są słuchane i że też mogą tą moc przywództwa wykorzystywać, że to jest też taki sposób na to, żeby właśnie podbudowywać im to poczucie wartości, zaufania do siebie i właśnie, i chociaż to jakby stricte nie jest o finansach, no to gdzieś może się przekładać na to, że okej, no to ja nie wiem, spróbuję za jakiś czas, mam do siebie tyle odwagi, że mam odwagę po prostu próbować rzeczy, no bo gdzieś ten mój głos był jakoś usłyszany wcześniej, była ta przestrzeń, żeby próbować inne rzeczy, że to, no więc tak jak ty o tym mówisz, że właśnie, że może nie od razu tam finanse i nie chodzi zawsze tylko o to, żeby liczyć pieniądze, że to jest dużo takich umiejętności, które można w dziecku jakby rozwijać, podsycać po to, żeby ono gdzieś tam no, radziło sobie w życiu jako osoba dorosła, no jeszcze lepiej z pieniędzmi, tak? Więc dlatego ta koncepcja mnie tak fascynuje, bo ona daje tak dużo też przestrzeni i właśnie tego zaufania myślę też trochę do siebie. Tak, już porządkuje też to, gdzie tego zaufania do siebie szukać jakby, no nie? Że to jest jakieś kilka pokoików, to nie jest jakaś wielka mapa, no nie? Tylko, że to jest dosyć taki... Coś, co, no wiesz, masz 5 palców u ręki, możesz sobie też to jakoś zobrazować, zapamiętać. A druga rzecz to jeszcze, jak mówisz o tej odwadze i o tych takich próbach, to że tak jakby ta odwaga znowu jest jakimś, widzisz, zbiorem doświadczeń, no nie, że ona nie pojawia się po prostu jak nagle, jak ryzyko i skok z wielkiej skały, tylko że ja po prostu, nie wiem, pytam o pieniądze, bo już pytałem o 15 innych rzeczy i teraz zapytam o to, no nie? Albo teraz wejdę w to i to z punktu widzenia dziecka coś takiego, a z punktu widzenia rodzica też myślę, że to jest odwaga zobaczyć w tym, co dziecko wnosi, nie tylko jakieś dziecięce dyrdy mały, dziecięce sprawy, takie małe, śmieszne jakieś, czy takie niedorosłe po prostu, wersje beta jakieś tam, tylko że to są prawdziwe, kurcze kawałki, no i że jak kawałami o chińskich piłkarzach mogę po prostu powiedzieć, no tak, dobra, no kolegom opowiedz w szkole, a mogę po prostu to wziąć i jakoś to wejść, skoczyć w to i wiesz, pójść za tym przywódcą, nie, w to. I jakoś zaryzykować trochę ja, może mój czas cenny, moją uwagę, czy jakieś tam inne rzeczy z dużą korzyścią dla siebie, taką wiesz, dla mnie, nie jako rodzica nawet, tylko dla mnie jako Marty, nie, że to ja się pośmiałam po prostu do łez, nie, to ja miałam super taki, wiesz, kalibrację po prostu totalną w siebie, nie? I kurczę, zupełnie z darmo. To mnie znowu przewodzi myśl, że no jednak warto się sobie przyglądać, warto co mi to robi, warto patrzeć, czemu, nie wiem, no się czy boję, czy obawiam, co się ze mną dzieje, prawda? Więc jakby... No, co mnie jakoś powstrzymuje, a co by było, gdybym jednak to zrobiła? Nie, to też mnie jakoś bardzo przy pieniądzach tak, a co by było jednak, gdyby, nie wiem, gdybym to kupiła? To coś najgorszego się może stać, jak to kupię. Mhm.
No, no tak właśnie. Realnie. Tak. Nie? Marta, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że ją sobie jeszcze kiedyś odsłucham i jeszcze będę sobie to układać, bo to jest dla mnie no, coś, co jeszcze mi się właśnie tak mówię, układa, i, ale bardzo mnie to naprawdę fascynuje, więc dziękuję Ci, że się zgodziłaś porozmawiać. Bardzo mi było miło z Tobą gadać i tak sama jestem zaciekawiona naszymi wnioskami, też nie będę o tym myślała, na pewno jeszcze przyglądała się u siebie na moim podwórku, w moim stadzie. Okej, więc jak będziesz coś miał, jakiś wątek finansowy u Ciebie, to też znać, to się będziemy dzielić. Dobra. No dobra, to w takim razie życzę i Tobie i wszystkim dobrego wieczoru czy dnia, w zależności od tego, kto będzie to odtwarzał. Trzymaj się, pa, pa. Dobra, pa, pa. Hej.